sezon wiosna 2022. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na pierwszym podcaście podsumowującym pierwszą część sezonu. Z Wami są Dominik, Patryk oraz Kuba. Dziś będziemy mieli przyjemność rzucić okiem na 9 grup. Ponad 106 drużyn rywalizuje w wiosennej kampanii, także już nie możemy się doczekać, aby Wam zreferować to, co działo się na boiskach przy Międzyparkowej 4. Pora na elity, piątą ligę, na raport po 5 spotkaniach, po w zasadzie półmetku rozgrywek wśród 12 drużyn, dwie nietuzinkowe drużyny. Witamy serdecznie Tequila Old Boys, dziadki. Chłopcy mieli ledwo biegać i niemalże nie kopać prosto, a okazuje się, że są objawieniem tej grupy. Witamy serdecznie czerwono-białych dziadków. Doskonale Was widzieć na piątym poziomie rozgrywkowym. Podobnie zresztą jak ekipa Widmo Spadku. Tak jak powiedziałem, dwie nietuzinkowe nazwy. To również drużyna posunięta wiekowo. Aczkolwiek w ataku już można dostrzec synów tychże właśnie starszych graczy. Także Widmo Spadku, ekipa, która jest takim melanżem, takim zbitkiem doświadczenia z młodością. Witamy te dwie drużyny pośród całej rzeszy znanych i lubianych drużyn, czyli ekip Group M, Acer, X-Ray Brokers, Philips, Ebury, Standard Chartered oraz Asy, Kukła Disco, ETV Ulubiona oraz RKS Hufdu. Panowie, no jesteśmy przy piątym poziomie rozgrywkowym, więc tutaj największym plusem jest dla mnie ekipa ETV Ulubiona. Panowie po 3 punktach mieli 9, w 3 meczach mieli 9 punktów, co sami byli zaskoczeni swoimi rezultatami. Śmialiśmy się gdzieś tam z boku, że liczba punktów na sezon wyrobiona. Obejmowali, byli na pierwszym miejscu, więc to kolejne takie niesamowite doświadczenie. Jestem ciekawy, czy Max ma screena jako wizualizację na przyszłe mistrzostwa w wykonaniu ETV Ulubionej. Dlatego tutaj daję ogromny plus ETV Ulubionej. Trzymam za Was kciuki, panowie, na dalszą część sezonu, bo uważam, że z Piotrkiem, z Adrianem jesteście w stanie zajść daleko. Drugim moim plusem jest postawa grupem. Po raz kolejny powiem o tym, że doceniam fakt, kiedy drużyny się podnoszą. I właśnie Group M robi to właśnie to samo, co poprzednie ekipy. Group M zeszły zimowy sezon miała beznadziejny, w ogóle im nie szło, ale teraz wrzucił Krzysiek, jest w formie Bartek Charyton. Wrócił Zbyszek Hanszkę. Tak jest. Ekipa Group M no dzielnie walczy. Bez porażki jeszcze na razie Granatowi, więc tutaj... Jako jedyna drużyna w stawce bez porażki. Otóż to. Dlatego daję tutaj dużego plusa ekipie Group M. No i bardzo podoba mi się nietypowa ekipa Tequila Old Boys. Starsi panowie, jak sobie dali w nazwie, zaskakują grą. Co ciekawe, mają -1 bilans bramkowy, więc a zajmują trzecie miejsce. To jest dosyć zaskakujące. Natomiast jeżeli chodzi o poruszanie się, jest tam Kamil, jest kilku zawodników bardzo ciekawych, których uważam, że zasługują na plusa i na pochwałę. Dlatego te 3 plusy ode mnie. Gratulacje panowie. Trzymam kciuki za dalszy bieg wydarzeń. Natomiast Patryku, jak ty widzisz? To może trochę nawiążę do twoich tutaj, twoich typów. Jak krążymy po boisku, ja czasami bardziej obserwuję to, co się dzieje na boisku, często nie patrzę na wynik, jaki jest na tablicy i jakbym miał tak podsumować wszystkie moje jakieś obserwacje meczów zespołu Tequila Old Boys, to nie patrząc na tabelę, nie patrząc na wyniki podczas spotkań, nie powiedziałbym, że to jest ekipa, która zajmuje trzecie miejsce aktualnie, bo nie odejmuję nic tutaj czerwonym, ale no nie wiem, obserwując ich nie ma tam jakiegoś wielkiego
spektakularnych bramek. To jest po prostu solidnie grający zespół, no ale bez jakichś sensacji wielkich. No i ostatni mecz ich z X Trade Brokers. Powiem tak, gdyby nie niefortunne zderzenie się dwóch zawodników, zawodnika Tequila Old Boys, Michała Getki z bramkarzem XTB Kubą Krysińskim, który musiał niestety zejść w drugiej połowie spotkania, to spotkanie mogło potoczyć się zupełnie inaczej na korzyść XTB. Tutaj panowie bardzo na tym skorzystali, na wykluczeniu bramkarza, no ale już abstrahując, no jest to zaskoczenie niewątpliwe dla mnie, ta pozycja Tequila Old Boys, no i swego rodzaju ten właśnie plus. Druga rzecz, na pewno cieszy wysoka pozycja Acera, no ale jesteśmy przyzwyczajeni do tego raczej, że Acer pierwszą połowę sezonu ma całkiem niezłą, a potem lubi nimi zaskoczyć, no ale tutaj czekamy, ja będę z zaciśniętymi kciukami czekał na kolejne spotkania, bo no, chciałbym, żeby Acer w końcu wskoczył na podium i tego im życzę. Trzeci, czy może drugi właśnie plusik wskazałbym, no właśnie pozycji tego grupy M, o którym ty już, Dominiku, mówiłeś. Naprawdę, no, gdy zobaczyliśmy Zbyszka na boisku, którego nie było z nami od ponad roku, jeżeli nie dłużej, po fatalnej kontuzji. To było tak dawno temu, że już nie mam pamięci, co dokładnie mu dolegało, ale no, zasilił szeregi grupy M. Widać, że ta drużyna właśnie odżyła, tak jak mówiłeś. No, Bartek Charyton ciągle tutaj lideruje strzelcom, czyli wszystko jest na swoim miejscu i najwyraźniej grupa M idzie na mistrza w tym sezonie. To jest to, co mi się rzuca w oczy do tej piątej kolejki. Ja szybciutko dodam swoje trzy plusy. Absolutnie, panowie, się z wami zgadzam. Grup M absolutnie na tak. Zespół powracający, Krzysztof Bernatowicz wreszcie skompletował taką starą, fajną, solidną ekipę. Także absolutnie mówmy tutaj w kontekście granatowych o tym, granatowych, The Navy Blues, że wracają z przytupem i z taką determinacją, widać przed każdym meczem determinacją do tego, aby być w tej grupie najlepszymi. Ja malutki plusik dam ekipie Ebury, rozpoczęcie całkiem słabe, w 5 meczach 4 punkty, ale ten ostatni tydzień, spotkanie właśnie z grupą M i remis 3-3, wyszarpanie punktu ekipy, która walczy o mistrzostwo, pokazuje, że drużyna Ebury ciągle jest dobra, ciągle drzemie tam potencjał, tylko musi to wszystko się jakoś tak naoliwić. Także Olek, Dima, Andrii i Rysiu do przodu. Panowie, Ebury, potraficie grać w piłkę. Ja się mocno zdziwiłem, że macie tylko 4 punkty, ale niech to będzie taki wiatr w wasze żagle. Niech to spotkanie doda wam skrzydeł i żebyście grali jak potraficie. Przed wami mecz w tym tygodniu z Acerem. Idealna okazja, aby pokazać, że w piłkę grać potraficie. Zobaczcie, najlepiej awansować w tabeli, pokonując właśnie tych, którzy są nad wami, więc do boju Ebury. No i ostatni plusik. Szukam i nie widzę. Nikt mnie tutaj nie zaskakuje. Drużyna X-Ray Brokers tak mocno neutralnie. 7 punktów, 2 zwycięstwa, 1 remis, 2 porażki. Chciałbym dać plusa drużynie Philips, ale to jest dokładnie ta sama para kaloszy. Być może dam go kukule disco finansistom, którzy w zasadzie całe życie szukają formy. Nie tak dawno temu miejsce trzecie, wreszcie wskoczyli na podium, ale umówmy się, całe życie jest to siermiężne granie i chcę, chłopaki, was zmotywować. Wreszcie plus za to, że wyleczył przepuklinę Łukasz Siewielec. To jest postać nietuzinkowa, bohater wielu skandali, ale przede wszystkim wielu goli. To jest bohater elit ligi, także panowie w pomarańczowych strojach, kibicujemy wam, w zasadzie w pomarańczowych, ale najbardziej w białych strojach. Więc kukła disco, pokażcie, że potraficie grać w piłkę nie tylko od dzwona do dzwona, tylko co tydzień. Jeśli chodzi o minusy, skorzystam z okazji, że trzymam mikrofon bardzo blisko Papa Japy. Minus numer 1 dla Standard Chartered. Tutaj drużyna ewidentnie, jeśli się zbiera, to gra bardzo dobrze, natomiast niestety w tym sezonie częściej się jednak
nie zbiera. W ostatnim tygodniu oddany walkover drużynie Philips, porażka 0-5. Wcześniej bardzo fajny mecz, porażka 2-3 z Acerem. Tak jak powiedziałem, to jest dobra drużyna. Tam Luciano Santana biega, skacze, jest Adam, jest Piotrek, jest tych graczy kilku. Natomiast to musi być większy monolit. Chłopcy muszą być bardziej zaangażowani i zmotywowani. Także panowie, tu lekki minusik. Chcemy was więcej, chcemy was zmotywowanych i takich pełnych energii. Jeśli mogę dać jakiś minus, to oczywiście naszej ulubionej drużyny RKS Hufdu. Drużyna ta po raz kolejny lideruje w piątej lidze. Obiecuję, tutaj już była rozmowa, mówiłem o tym wielokrotnie, jest to ostatni raz tej drużyny w piątej lidze, nie damy się już, że tak się wyrażę, nabrać na to, że jest restrukturyzacja składu, że skład się zmieni, że będziemy słabi, że nie mamy jakości. Także panowie, znacie moje zdanie na ten temat, nie będę się już więcej nad tym rozwodził. Generalnie jest to mocno nieeleganckie, jeśli się gra dobrze, to się awansuje, a nie zostaje wśród tych samych graczy. Takich drużyn generalnie nie lubimy. Nie lubimy drużyn, którzy nie są ludzi, którzy są najlepsi wśród, powiedzmy, nazwijmy to średnich. Mamy masę drużyn, którzy są na papierze i technicznie, i taktycznie słabsi, a chcą grać wśród lepszych. Chcą się uczyć i się rozwijają i naprawdę grają lepiej. Natomiast dosłownie są dwie drużyny spośród 106, które są chcą cyklicznie być na podium wśród słabszych. Także panowie, wy jesteście wśród tej dwójki, no i zastanówcie się, czy jesteśmy zaszczyceni goszczeniem takiej drużyny. No nie bardzo, średnio. Zastanówcie się nad tym, chcemy was gościć, chcemy was widzieć, ale wśród tych graczy, którzy grają na tym samym poziomie. Okej? Natomiast jeśli chodzi o trzeci minusik, nie ma tutaj chętnego, więc dam drużynom Asy, a w zasadzie Pawłowi. Paweł, czyli kapitan drużyny Asy. Paweł, gdy jest, drużyna wygrywa. Jest to znakomity, doświadczony pomocnik, obrońca. Po prostu swoim jestestwem uskrzydla swoich kolegów i daje im niesamowitej jakości. Natomiast jeśli Pawła Gawęckiego nie ma, to ta drużyna bez ładu, składu, bez charakteru, bez wiary. Także Paweł, to do ciebie informacja, przybywaj proszę, bo z tobą życie staje się piękniejsze. Także kibicuję ci, kibicuję całej ekipie, Tomkowi Chrobakowi, Chojeckiemu, Tomkowi Szymańskiemu, tutaj ekipa, połowa Tomków, także... Jak krzykniesz Tomek, to na pewno jakiś się odwróci. Tak jest, także niewierne Tomasze, gramy, walczymy. To były plusy, minusy z mojej strony. Panowie, chcecie coś dodać? Ja, jeżeli chodzi o minus, to ty mówiłeś o plusie, ja widzę minus w ekipie Ebury, bo mam przed oczami mecz z pierwszej kolejki, kiedy grali właśnie przeciwko Asom i tam naprawdę panowie w białych koszulkach zagrali koncertowo. To były fantastyczne zawody, mnóstwo pięknych bramek. Jak się patrzyło na Ebury w tamtym momencie, to można było odnieść wrażenie, że to ekipa, która idzie po mistrzostwo. No ale jednak wróciły te koszmary z poprzednich sezonów. Panowie naprawdę dzielnie walczą, bo mają ten remis za sobą właśnie z grupą. Natomiast uważam, że potraficie i macie potencjał na więcej, więc odklejcie się od tego dołu tabeli i ciśnijcie w górę. Pokonujcie swoich kolejnych rywali. Powrócił Michał Sobiesiak już do składu, więc no... No tu bym się upatrywałbym szansę w tym, więc to prawda. Co prawda w ostatnim meczu nie... pomógł, bo był remis, ale zobaczymy. Daję Kopniaka. Kopniaka Asom. Mówiłeś o Pawle. Kopniaka Asom dajesz. Tak, Kopniaka Asom. Asom. Daję okay. Kopniaka... Cztery litery. Dobrze. Dlatego jest Kopniak. Panowie, kurczę, no naprawdę piłkarsko wyglądacie bardzo dobrze. Jak Tomek przywali w piłę, Tomek serio? Szymański. Uważam, że to jest, jakbym miał wybierać jedną z tych 106 ekip, która ma umiejętności piłkarskie i co tydzień przychodzicie w tym samym składzie,
A cały czas brakuje tych punktów i nie lubię wam dawać minusów, ale mam wrażenie, że to już jest drugi z trzech podcastów, kiedy mówię o was gorzej niż lepiej, a chciałbym o was mówić dobrze, bo uważam, że jesteście naprawdę fajną ekipą z umiejętnościami. Kuba może mnie poprawić, ale wedle naszej wiedzy Asy to jest drużyna najdłużej grająca ze sobą w tym samym składzie, którą mamy obecnie w lidze. Absolutnie tak. Jest no to dlatego spośród wszystkich 106 drużyn to jest chyba jedyna, o której jeżeli wspomnę, to są najdłużej ze sobą grający ludzie. Bez ten zmian składu. Ten skład się nie zmienia. Od 2013 roku, od kiedy ja ich pamiętam, to trzon tej drużyny pozostaje ten sam. Więc czas zgadza się zgrać. Panowie. Najpierw Skandia, później Vienna Live, teraz Asy. No i co poszło nie tak, panowie? Trzecim minusikiem Kukuła Disco. Panowie też mają potencjał, co pokazywali w swoich meczach. No, obawiam się, że ich potencjał właśnie wrócił teraz. Czyli Łukasz Siewierec. Że gorzej? Właśnie nie było go, no i teraz wrócił, więc może coś uda mu się odbudować, tak? Z tą drużyną. Okay. Ale no faktycznie. W ostatnim meczu przecież jedną bramką przegrana z RKS Hufdu, a jednak, tak jak mówił Kuba, to jest czołówka. Mnie cieszą transfery Romana tam do ekipy Kukuły. Uważam, że to też wzniesie wartość, więc panowie, na razie minus. Ale czuję, że na koniec sezonu może być u was plus, więc nie zawiedźcie mnie, panowie. No tutaj tabela też jest taka dość spłaszczona, więc kto wie, może panowie wysoko jeszcze wylądują. Patryku, a ty jakie widzisz minusy? Mały minusik dla RKS-u, bo oni przed meczem zawsze mówią, że ojej, ten nie dojechał, tu nie mamy składu. Tu bramkarz się spóźni, albo w ogóle nie mamy bramkarza, a potem, tak jak w ostatnim meczu, okazuje się, że no, wygrywają, a więc to taki drobny mały minusik. Panowie, Adrian, ogarnij chłopaków, bo słabi nie jesteście, a trochę tego takiego męczenia buły zawsze przed meczem jest. Także tutaj delikatnie, ale no panowie pewnie zostaniecie na tej jednej z najwyższych pozycji, więc super dla was. ETV ulubiona dla mnie byłaby chyba takim moim minusikiem. Minusem? Tak. No, przegrana z Acerem. Magaz, wiecie co z nim zrobić. Przegrana z Acerem z ostatniej kolejki. Acer 6-1 z ETV wygrał. Taki lekki zawód. No jeżeli już, znaczy w perspektywie Acera, super. Ale spodziewam się tutaj raczej wyniku 4-6. 5. Może nawet wygranej ulubionej, a nie takiego, no nie wiem jak to nazwać, demontażu. No później potrafili z grup M nawiązać walkę, też przegrali 6-4, no ale coś, no było blisko, tak? Więc no to by była ulubiona, która właśnie wygrała z liderem, przypomnijmy o tym. Doszukiwałbym się tutaj powodu porażki w absencji Piotrka Kumorka, który jest kluczową osobą, widać zmysł napastnika, bardzo no, dużo goli strzela. Konrada i Adriana, no to tak, no Piotrek robi, fajny zawodnik. Piotrek robi tam robotę, no ale to jest taki mój taki prywatny minusik, taki kop na rozpęd, powiedzmy. No i co? I drugi minus, no to chyba XTB. No tam Przemka Lika chyba nie ma od jakiegoś czasu, nie widziałem go. No ta taka wyłączenie, wykluczenie Kuby Okresińskiego, zobaczymy czy wróci do bramki. No ale przegrana z czwartej kolejki z widmem spadku. 5-0. Świetnie dla widma spadku, ale to był taki mały szok dla mnie, jak widziałem ten wynik. No z Acerem 2-1. Tak jakby trochę Gigi i Karim się trochę zacięli. Także XTB, panowie, co się z wami dzieje? Nie tak się umawialiśmy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi. No już o Asach nie będę wspominał, bo to już dużo powiedzieliśmy, więc to by było na tyle z mojej strony. Dobrze, panowie, przejdźmy do naszych przewidywań. Ja ze swojej strony widzę top 3 jako RKS Hufdu na pierwszym miejscu, na drugim miejscu widzę Grup M i na trzecim, tak jak mówiliśmy w rozmowach, panowie, ETV ulubiona, ja was wierzę, mam nadzieję, że ta porażka ostatnia to była wpadka, mam nadzieję, że Piotrek będzie przychodził i będziecie zdobywać punkty i zdobędziecie brązowy medal. Kuba, a ty?
Ja z swojej perspektywy oceniam tą grupę na chyba najbardziej wyrównaną. Ja wiem, że do tej pory cały czas tak mówię, idąc od dziewiątej, że tam siódma jest bardziej wyrównana, szósta jeszcze bardziej, piąta. A w kontekście top 3 odnoszę wrażenie, że żadna z ekip nie chce tak naprawdę wejść na to podium, bo ciągle traci punkty. Generalnie wydaje mi się, że grup M będzie na miejscu pierwszym. No właśnie, i zobaczcie, i nie ma tutaj drugiego miejsca. No. Musi tu być RKS Hufdu, bowiem Tequila Old Boys zaraz traci punkt. Acer znamy. Acer to jest drużyna, która będzie świetnie grała, a później tak spadnie w ostatniej kolejce. ETV Ulubiona też. Tam ilość elementów składowych jest tak duża. Ja wierzę w widmo spadku. Widmo spadku wcale nie chce spadać, chce awansować. Więc no, X-Ray Brokers brakuje czegoś, Philips też brakuje. Mówię, w tej grupie to jest wyrównana grupa, ponieważ to jest grupa solidnych drużyn niechcących wygrywać. Mówię całkiem poważnie, to po prostu jest tak dobrana grupa. Na przykład powiem więcej, nawet tu mistrz, jak będzie powiedzmy mistrzem RKS Hufdu, to nie chce awansować. To są drużyny, które twierdzą, że nie potrafią grać piłkę. No nie powiesz tego o grupę. Było takie hasło, że gra się, żeby wygrać, to tutaj gra się, żeby no dobrze, nie wygrać. To Kuba. Grupę M, RKS Hufdu i Tequila Old Boys. To są moje trzy typy. Dobra, no to z mojej strony grupę M na pierwszym, Acer na drugim i RKS na trzecim. To są nasze przewidywania. Rzućmy jeszcze okiem na dokonania statystyczne, indywidualne. Bartosz Charyton, zobaczcie, wrócił do pełnej dyspozycji, 14 goli, no i jak Bartek jest na boisku, to widać, że ta piłka trafia do niego, on jest właśnie pazerny. Bardzo lubię taki styl gry, naprawdę jest to ciekawe i miłe dla oka. Ale osobiście Bartka mam wrażenie, że jakoś tak delikatnie, nie wiem, może dojrzał, ale delikatnie jakby go tak mniej na tym boisku, trochę jest ciszej. Ja jestem pod wrażeniem jednej sytuacji, muszę to opowiedzieć. Był mecz z XTB w ulewie właśnie grupę M. Tam padł gol w ostatniej sekundzie. Wszystko, jakby mam wrażenie, że wszystkie zrządzenia losu sprawiły, że nie chciało nic współpracować. I tablica odmówiła posłuszeństwa, i deszcz, i liczba bramek. No i ostatecznie doszliśmy do wniosku, że mecz ten skończył się 6-6, a nie 7-6. Niesamowita radość swoją drogą ekipy grupę. No i rozmawiałem z Krzysztofem, potem podchodzę do Bartka i mówię mu, no że słuchaj, jest taka sytuacja, że jednak ten mecz zremisowaliście. Na co Bartek, chyba z tego co kojarzę, to wcześniej by raczej był niezadowolony. On tak podchodzi i mówi, no wiesz co, no rzeczywiście, ale też mi się wydawało, że strzeliłem 5 bramek w tym meczu, a okazało się, że strzelił 4 gole. Więc jakbym znał sportową złość, to bym powiedział, no to jest wasz problem, panowie, to wy się pomyliście, my wygraliśmy ten mecz. A tutaj panowie na spokojnie przyjęli ten punkt. I tu wielkie słowa uznania dla Bartka, że tak pozytywnie do tego podszedł. I gratuluję mu przede wszystkim kolejnych strzelanych goli. Nieważne, czy to jest z metra od bramkarza, jak się piłka odbija, czy z dystansu, bo nie ukrywam, że lubię patrzeć, kiedy uderza piłkę właśnie z rzutu wolnego, bo mam wrażenie, że to jest jak Leszek Pisz kiedyś. Bartek. Ale mówię o Leszku Piszu, że Bartek jest jak Leszek Pisz, że jak piłkę ustawia przy stałym fragmencie gry, to będzie to gol, więc jestem fanem tego zawodnika. No a na drugiej pozycji zaraz za nim Adrian Wiktorowski, kapitan RKS Hufdu. Tylko 2 bramki straty. No Adrian chyba korzysta z nieobecności... Boże, kto tam strzelał w RKS-ie, już nie pamiętam. No Marcin Kleniowski no tam mu wtóruje. Przepraszam, Marcina nie ma nawet w klasyfikacji. Dopiero 4 bramki strzelił Marcin Kleniowski. No cóż, także no Adrian, super. Lekkie zaskoczenie, bo ty zdaje się... głównie podawałeś niegdyś. Ja, jeżeli chodzi o podawanie, to wśród asystentów wspomniany właśnie Marcin Kleniewski z RKS-u do Adriana najwięcej podawał.
Zaraz za nim Mateusz Jarek, również z RKS-u. Także tutaj dobre zaplecze asystentów ma Adrian. Radek Banak i Bartosz Charyton po 4 asysty. To ciekawe, Daniel Katry jest wśród asystentów, a jednak kto mi się kojarzy zawodnik jako napastnik, to bardziej strzelający. Jest taki acerowy Messi. Tak, no to po 4. No także tutaj ten peleton 4 asyst to jest bardzo długi, więc na razie możemy to przemilczeć. Jeżeli chodzi o bramkarzy, Przemek Pichor z Acera na pewno tutaj będzie wchodził w grę. Adrian Kakietek z Ebury również będzie się liczył do zestawienia. Michał Jarosz to też jest stały bramkarz Krupa M, także jego też będziemy brali pod uwagę, jeżeli nic się nie zmieni. Robert Wilczyk z Tequila Old Boys zdaje się, że również jest... Nie, przepraszam, tu jeszcze z panów z Tequila Old Boys, dobrze, nie kojarzymy. Także oni tutaj mają dwóch bramkarzy. Kuba Wojtkielewicz, Kukuła Disco. Kuba to... Kuby to nikt nie zastąpi w Kukuła Disco, więc on na pewno będzie wchodził w skład. Jakub Okryśński, mamy nadzieję, że no, ta głowa, która dostała drobnego uszczerbku, no, powróci. W sensie przestanie się w niej kręcić i Kuba powróci. Tomek Zaręba z Widma Spadku. No, fajnie widzieć Tomka, że w trochę młodszym otoczeniu wraca, no powoli wraca na szczyty, można powiedzieć, bo przed Widmem Spadku wcale nie taki spadek. To by było na Jacek Kułasiuk ZTV, ulubiona Tomek Chojecki Zasów. To by było na tyle, jeżeli chodzi o bramkarzy, którzy na tą chwilę przynajmniej wydają się, że będą się liczyć w ostatecznej klasyfikacji. Przypomnijmy, że będziemy brali pod uwagę bramkarzy, którzy rozegrali minimum 7 spotkań. Panowie, to było podsumowanie elity 5 ligi. Raz jeszcze dziękujemy za niezapomniane czwartkowe wieczory. Trzymamy za was kciuki i nie możemy się doczekać kolejnych najbliższych spotkań już 24 maja we wtorek. Cześć, do widzenia. Hej.